Kochane dzieci, poproście teraz waszych rodziców o błogosławieństwo. Czcigodny księże proboszczu, kochani rodzice i drodzy goście, Pan Jezus patrzy na mnie dzisiaj z wielką miłością, bo dzisiaj przyjmę Go po raz pierwszy do swojej duszy. Dlatego proszę Cię, mamo, proszę Cię, tato, wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, byśmy z Jezusem dziś zjednoczeni, nigdy od Niego nie odstąpili. Błogosławieństwem waszym wzmocnieni, właśnie u Boga na co dzień żyli. A teraz niech rodzice położą ręce na głowę dziecka i powtarzają za mną słowa błogosławieństwa. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię zachowa od wszelkiego złego. Abyś wzrastał w łasce u Boga i ludzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Czcigodny księże proboszczu, pierwsza komunia święta, pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym to niepowtarzalne wydarzenie w życiu dziecka i całej rodziny. Przeżywamy dzisiaj doniosłą uroczystość. Dzieci nasze stają się w szczególny sposób złączone z Jezusem poprzez przyjęcie Go pod postacią chleba. Od tej chwili będą mogły w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Dzięki Jego obecności będą mogły czerpać siłę do pokonywania trudności i przeciwstawiania się złu. Tak jak kiedyś przed laty, przynosząc nasze dzieci do kościoła, prosiliśmy dla nich o chrzest święty, tak teraz przedstawiamy je, przygotowane przez katechizację i pojednane z Bogiem w sakramencie pokuty, i prosimy księdza proboszcza o odprawienie mszy świętej w intencji naszych dzieci i o udzielenie im pierwszej komunii świętej. Jako chrześcijańscy rodzice nadal będziemy się troszczyć o duchowy i moralny rozwój naszych dzieci zachętą i dobrym przykładem. Kochani rodzice, naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię więc to z wielką radością. Ale czy możecie mnie zapewnić, że wasze dzieci znają Chrystusa, wierzą Mu i kochają Go? Tak, nasze dzieci modlą się z nami i uczestniczą i uczęszczają na mszę świętą. Biorą również udział w katechizacji. W ten sposób przygotowały się do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. My przykładem swojego życia chcemy pomóc im wytrwać w dobrym. Zrodzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. Swego miłosierdzia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak i z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Oto słowo Pańskie. Poproszę jeszcze mikrofon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A co to ma być? Jeszcze raz spróbujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No już było lepiej, ale jeszcze spróbujemy jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, teraz już może być. Bardzo serdecznie witam was wszystkich. Witam was, kochane dzieci. Witam waszych rodziców, wasze rodziny, zaproszonych gości. Witamy bardzo serdecznie panią dyrektor i drugą panią dyrektor, przedstawicieli, to są też wasi goście przecież, zapraszaliście, pamiętacie, czy nie? No właśnie, i to bardzo ważni goście, dlatego też mają takie trochę inne miejsce, nie tutaj między wami, ale tutaj w prezbiterium. Bardzo serdecznie też witam siostrę, która was przygotowywała, księdza Antona, który teraz jeszcze was uczył w szkole, ale jeszcze dodatkowo konfesjonale jest, można się wyspowiadać, jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Witam pana Przemka, organistę i wszystkich was, którzy tutaj jesteście, siostrę Zytę witam też. Także bardzo serdecznie na tej dzisiejszej uroczystości waszej witam każdego z was. Słuchajcie, ale mamy dziwne czasy, co? Dziwne te czasy. A dlaczego one są dziwne, powiedzcie mi? Kto mi odpowie na to pytanie? Dlaczego te czasy są dziwne? Kto wie? Wiem, ale nie powiem, tak? Bo jest epidemia. No właśnie, bo jest epidemia. A czego tak naprawdę najbardziej się boimy w tej epidemii? Czego się boimy? Że sami zachorujemy. Że sami zachorujemy. Ale czy sama choroba jest tak straszna, czy czego się tak naprawdę boimy? Bo chorobę można człowiek zachorować, może się wyleczyć. Ale czego się boimy? Śmierci się boimy, właśnie. Śmierci się boimy dlatego, co trzeba robić? Kto mi powie? Co trzeba robić? Nosić maseczki. Nosić maseczki, oczywiście wtedy, kiedy jesteśmy wśród obcych. Teraz jesteście tak rodzinnie tutaj w ławeczkach, dlatego nie trzeba tych maseczek dzisiaj mieć. Ale jak się gdzieś wychodzi dalej, idzie się między ludzi, których się nie zna, to staramy się zachować dystans i staramy się nosić maseczkę. Ale co jeszcze? Co jeszcze się robi? Do czego nas jeszcze często namawiają? Żeby dbać o higienę. Żeby dbać o higienę. A w jaki sposób? Kąpać się co 5 minut? Myć ręce. Myć ręce. A dodatkowo, zobaczcie, gdziekolwiek byśmy poszli, to będą takie różne środki odkażające, żeby sobie te ręce umyć. Ja też zanim dzisiaj będę wam udzielał komunii, to tam przy tabernakulum jest taki właśnie specjalny pojemniczek, gdzie jest też taki płyn dezynfekujący. To jest ważne. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Żeby się nie zarazić, próbujemy, no staramy się. Jak ktoś będzie uważał, to jest większa szansa na to, że się zarazi, czy mniejsza. Bo teraz już dawno do szkoły nie chodziliście, to możecie nie wiedzieć, co to jest większe, co jest mniejsze. Mniejsza. Mniejsza, jak będziemy się pilnować, to będzie mniejsza szansa na to, że gdzieś się zarazimy. Jeżeli ktoś pewnych rzeczy nie przestrzega, to bardzo łatwo, dużo łatwiej może się zarazić. Ale zobaczcie, to jest jedna rzecz. To jest taki przykład konkretny, który każdy z nas widzi. Natomiast, czy możemy zobaczyć tego wirusa, którego się boimy? Tak normalnie go nie zobaczymy. Dopiero trzeba zrobić specjalne badania i wtedy wychodzi, że ten wirus w nas może na przykład być. Ale jest gorszy wirus. I dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii nam dzisiaj o tym mówi. Mówi tak, nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się tych, którzy mogą tylko ciało wam zabić. Bo nic więcej nie mogą zrobić. Kogo mamy się bać? Tak naprawdę, kogo mamy się bać? Kto może i duszę, i ciało pogrążyć w piekle? Kto? Diabła? No diabła, właśnie. Słuchajcie, diabeł to nie jest wymyślony ktoś.
Diabeł jest konkretny, realny. On się ukrywa, on nie chce być dostrzeżony, ale jest. I nie śpi. I to nie jest taki, jak często właśnie gdzieś kojarzymy diabła z jasełek. Wiecie, to są jasełka, pamiętacie? Na Boże Narodzenie, nie? Takie przedstawienie, on wyskakuje pastą do butów, twarz pomalowana na czarno, rogi, widły, ogon i do Heroda mówi: a Herodzie, za twe zbytki, chodź do piekła, boś ty brzydki. I tak sobie myślimy, że diabeł to jest taki umorusany, brudny i tak dalej. Nie. To jest anioł. Upadły, ale anioł. Bardzo inteligentny. Bardzo inteligentny. I dokładnie wie, jak nas podejść. I wiecie, co diabeł robi? Co diabeł zrobi z nami? Co wtedy diabeł z nami zrobić? No co on chce z nami zrobić? Namawia do grzechu. Namawia do grzechu. A po co nas namawia do grzechu? Bo jak będzie w nas grzech, to od kogo się oddalamy? Od Boga. A jak się oddalimy od Pana Boga i nie ma w nas Pana Boga, to gdybyśmy na przykład wtedy, ten wirus by nas dopadł, czy coś innego, czy nawet ze starości kiedyś, jak już będziemy mieli te 80, 90 może lat i byśmy umarli i by nas nie było Pana Boga, to gdzie pójdziemy? Do piekła. No właśnie, do piekła byśmy poszli wtedy. I dlatego, zobaczcie, tu jak się bronimy przed wirusem, to i maseczki nosimy, i myjemy ręce częściej, i tymi środkami dezynfekujemy te ręce, żeby unikamy, powiedzmy, takiego bliskiego kontaktu, żeby wiemy, co trzeba robić, żeby się nie zarazić. Ale tak samo trzeba się pilnować, żeby nas diabeł nie przekręcił. A on jest bardzo cwany, powtarzam. I wie, jak nas skusić. Nie będzie nam pokazywał wszystkiego, tylko takie, wiecie, to są, jak się koniowi zakłada klapki na oczy. Ktoś widział? Może na filmie jakimś? Klapki takie, że koń tylko ma tak. I tylko widzi to, co jest przed nim. Nie widzi na boki. Widzieliście kiedyś? Bo na przykład, jakbym musiał teraz tym ciągnąć wóz i bym musiał przejechać nad jakąś przepaścią, to przecież koń to zwierzę, tak? Żywe. Jakby zobaczyło, jak tam jest wysoko, to by się mogło wystraszyć. Tak? A jakby się koń wystraszył, spłoszył, to co by się mogło stać? Co by się wtedy stało? Kto wie? No pomyślcie. Ciągnie koń wóz i nagle się wystraszył. Wóz może się rozbić. Tam, że wóz rozbił. Koń się wystraszy i poleci z tym wozem, nie będzie już patrzył i najczęściej może zginąć. Ja wam powiem kiedyś moje takie doświadczenie z innym zwierzęciem, z psem. Jak na jednej z moich poprzedniej parafii, jeszcze jako wikariusz, i tam proboszcz miał takiego dużego owczarka podhalańskiego. On tam pilnował obejścia. Rano trzeba było psa zamknąć, żeby tam nie latał po podwórku. No i proboszcz był na urlopie, no to by trzeba było to zrobić. I tak sobie z innej strony przyszedłem niż ten pies. On tak siedzi sobie. Wiecie, tak jak pies tak se siedzi i patrzy na drzwi od proboszcza, bo zaraz widno się zrobiło, więc liczę na to, zaraz proboszcz przyjdzie i go zamknie już tam w końcu. Tak siedzi i patrzy. A ja ze z drugiej strony jakoś tak idę. Akurat tak było, że szedłem pod wiatr, że mnie nie wyczuł. On tak se siedzi, tak się patrzy w jedną stronę, patrzy się w drugą stronę. A ja już tutaj 2 metry od niego. Słuchajcie, tyle podskoczył w miejscu. Tak jak siedział do góry, i rura, i go nie ma. I tam dopiero na samym końcu, gdzieś przy płocie, dopiero zaczął szczekać. Bo się wystraszył. A koń nie może się wystraszyć? Może się wystraszyć. Może się wystraszyć. I wtedy dopiero potrafi narobić szkody, bo nie patrzy, gdzie biegnie. Tak? Więc koniowi zakłada się takie klapki, żeby nie widział na boki. I diabeł też nam zakłada takie klapki na oczy i pokazuje tylko coś, żebyśmy widzieli to, co on chce nam pokazać. Na przykład, jak będziesz miał tego najnowszego, to najnowsze PlayStation, nikt jeszcze nie ma, tylko ty będziesz miał tą piątkę. Ma ktoś już piątkę? Jeszcze nie macie. No właśnie. Jak będzie fajnie, słuchaj, przyjdź do rodziców, ciągle im powtarzaj, że ty bardzo chcesz i krzycz i pokazuj swoje chimery, że ty chcesz koniecznie to mieć.
Jak będziesz miał, to będziesz taki szczęśliwy, że normalnie szok. No i my zaczynamy tak drążyć to. Ale na przykład rodziców nie stać na to. Bo to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. A najczęściej wygląda to w ten sposób, że na początku jest radocha, tak? Gramy. Jeden dzień, drugi dzień, tydzień, dwa, trzy, ale w końcu się znudzi. I w kąt i już nie gramy. I znowu diabeł mówi, a teraz potrzebujesz czegoś innego. I my znowu tak wszystkim dajemy się we znaki, narzekamy, krzyczymy, prosimy, tupiemy nogami, kłócimy się i tak dalej, bo my chcemy to mieć. I znowu tydzień, dwa, trzy, miesiąc, znudzi się i znowu już w kąt i już to nam niepotrzebne. I nie widzimy tego, co się dzieje na bokach. Nie widzimy, że bardzo potrafimy zranić naszych rodziców. Bo oni przecież serce by nam oddali, ale nie zawsze stać ich na to, żeby nam pewne rzeczy kupić. Ja wcale nie muszę mieć wszystkiego. I to jest taki jeden z przykładów. Kiedy będziecie starsi, to będą inne pokusy. Bo diabeł wie, kiedy, gdzie człowiek jest najsłabszy i tam będzie atakował. I słuchajcie, jeżeli my nie będziemy się przed nim bronić, nie będziemy czujni, to tak się to skończy, to nasze życie, że i my skończymy wtedy w piekle. Jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy się bronić. A czy mamy jakąś obronę przeciw temu diabłu? Jak odmawiamy różaniec. Jak odmawiamy różaniec. Diabeł się bardzo boi różańca. Co jeszcze? Spowiedź. Spowiedź, bardzo pięknie. Co jeszcze? Jak jeszcze możemy się bronić przed diabłem? Musimy się modlić. Musimy się modlić. Co jeszcze trzeba robić? Eucharystii. Uczestniczymy w Eucharystii, we mszy świętej i przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca. Słuchajcie, tu jest podstawa. Jeżeli chcę się uratować, jeżeli nie chcę, żeby ten diabeł mnie tak zmanipulował, żeby mnie tak przekręcił, żebym skończył w piekle, to muszę się trzymać Pana Boga. A jak się Go trzymać? To przed chwilą żeście powiedzieli. Modlitwa. Spowiedź. Msza święta, komunia święta, którą przyjmujemy, sakramenty w ogóle, które są dla nas dostępne. Dlatego w taki uroczysty sposób dzisiaj świętujemy wasze po raz pierwszy uczestnictwo w pełni. Bo jeszcze wcześniej, jeszcze nigdy nie uczestniczyliście w pełni. Byliście na mszy świętej, mogliście posłuchać, ale to, co jest najważniejsze w czasie mszy świętej, tej najświętszej ofierze, to jest komunia święta. I słuchajcie, diabeł będzie was kusił. Już jest po komunii, prezenty przejrzane, wszystko już jest, a to już znowu do kościoła nie muszę chodzić. Możesz nie chodzić. Możesz nie chodzić, jesteś wolny. Ale pamiętaj, że jeżeli zawalisz swój kontakt z Panem Bogiem, nie będziesz się go trzymał, nie będziesz pilnował, żeby był w twoim sercu, to kto na tym straci? Pan Bóg na tym straci? Pan Bóg pójdzie do piekła kiedyś? Nie. Ja pójdę do piekła. Ja na tym stracę. I nie tylko to, że do piekła pójdę, ale zobaczcie, jak wygląda życie później człowieka, który straci tu w sercu Pana Boga. Bo zawsze jesteśmy tacy, jak to, co jest w naszym sercu. Jak jest Pan Bóg, który jest miłością, który kocha i my kochamy. Dzięki miłości jesteśmy szczęśliwi. Pamiętacie, jak jesteście szczęśliwi? Jak wygląda wtedy życie? Czy nie pamiętacie już? Chyba pamiętacie, wszyscy i rodzice też pamiętają i goście pamiętają. Jak człowiek jest szczęśliwy, jakie życie jest piękne. Ale pamiętajcie, szczęście to nie jest coś, co możemy znaleźć dla siebie. Że jak będę coś miał, to będę szczęśliwy. To są właśnie te diabelskie sztuczki. To są te jego takie zakażenia, które on gdzieś ciągle nam rozsyła. I jeżeli nie będziemy korzystać z tych środków ochronnych, ze spowiedzi, z komunii świętej, z modlitwy, to się to skończy, że nie tylko zachorujemy, nie tylko nasze ciało, ale i nasza dusza kiedyś pójdzie na zatracenie do piekła. Więc korzystajmy z tego.
Ja mówię o tym celowo, bo coraz częściej właśnie jest tak, że później po komunii to dzieci, a nie rodziców już w kościele nie widać. Kto chodził wcześniej, będzie chodził później, a ci, którzy nie chodzili, nie ma ich. Kto na tym traci? Na pewno nie Pan Bóg. I ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że wolność, którą każdy z nas ma, zawsze się wiąże z odpowiedzialnością. Jeżeli zawalę pewne rzeczy, to ja na tym ucierpię, a ze mną ucierpią moi najbliżsi. Ale jeżeli będę robił to, co trzeba zrobić, to przyniesie to dobry owoc. Dlatego, kochane dzieci, dzisiaj przystąpicie po raz pierwszy do komunii. Pamiętajcie, że to jest łaska od Pana Boga, czyli dar, który otrzymujemy zupełnie za darmo i niezasłużenie. W czasie każdej mszy świętej Pan Jezus za nasze grzechy kolejny raz umiera, ofiaruje siebie za nas i zmartwychwstaje, żeby dać nam życie i karmi nas, żeby nasza dusza mogła walczyć o niebo. To niebo jest czymś realnym dla nas. Ale niebo osiągną tylko ci, którzy chcą, którzy będą korzystać z tych środków, które Pan Jezus dla nas zostawił. Można po swojemu, ale to tak jak w życiu. Nie będziesz przestrzegał, nie będziesz nosić maski, nie będziesz myć rąk, nie będziesz dezynfekować, będziesz chodził między ludzi, nie patrząc na to, a mnie nic nie złapie. To bardzo szybko się przekonasz, że i ciebie może ta choroba dopaść. Ten wirus, którego nie widać, może ciebie też dopaść. I możesz przejść go łagodnie, ale może się okazać, że akurat u ciebie będzie on przyczyną śmierci. Tak to jest. To jest rzeczywistość. I nie uciekajmy od takich tych. Tylko trzeba o tym pamiętać. A grzech jest jeszcze większy, bo nie tylko ciało umiera, ale i dusza idzie na zatracenie. Bo człowiek to ciało i dusza razem. I w niebie też kiedyś nie tylko dusza będzie, ale będzie cały człowiek. Nasze ciało też kiedyś odzyskamy, jak Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Z powrotem odzyskamy nasze ciało. I będziemy się cieszyć radością. Będziemy wdzięczni Panu Bogu za to, co nam dał. Za to, że jak bardzo nas kocha, że dzięki tej Jego miłości my możemy żyć wiecznie, możemy być szczęśliwi na wieki, bez końca. Ale o to trzeba zawalczyć. Samo z nieba nic nie spadnie. Dlatego zostawiam was z tym i zachęcam do tego, żebyście jak najczęściej korzystali z Eucharystii. Będąc w Kościele, przyjmujemy Pana Jezusa w komunii. Jeżeli nie mogę, bo mam grzechy, które gdzieś tam jednak diabeł mnie skusił, jest konfesjonał, trzeba się z tych grzechów wyspowiadać i wtedy znowu do komunii mogę iść. Tego wam życzę z całego serca i życzę przede wszystkim, żebyśmy wszyscy wytrwali w tej drodze, byśmy pilnowali naszego kontaktu z Panem Jezusem i żebyśmy kiedyś wszyscy mogli w niebie się spotkać, by nikogo z nas tam nie zabrakło. A zabraknąć może tylko dlatego, że ktoś nie będzie o to dbał i nie pokaże swoim życiem, że mu zależy, że chce. Bo nawet jakbyśmy się dziś pogubili w życiu bardzo mocno, to zawsze możemy do Pana Jezusa wrócić. Ten konfesjonał jest dlatego tak ważny. I Pan Jezus nam wybaczy. Ale jeżeli wpadniemy w taki rytm, to się potem może okazać, że nawet nie pomyślimy, żeby w odpowiednim momencie, chociaż nawet na koniec swojego życia, do Niego wrócić. A wtedy biada. Dlatego trwajmy przy Panu Jezusie, korzystajmy z tych darów, korzystajmy z Eucharystii, przyjmujmy Pana Jezusa do swojego serca, żeby tu był. A wtedy będziemy szczęśliwi, będziemy potrafili kochać. Nasza rodzina i przyjaciele będą dla nas skarbem i nasze życie będzie miało sens. Będziemy chcieli żyć, bo będziemy widzieć, że mamy dla kogo. Amen. Teraz powstaniemy. I wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga, który karmi nas przy swoim stole słowa i Eucharystii. Módlmy się za Kościół Święty, aby umocniony Duchem Świętym na wzór pierwszych chrześcijan i wiarą przyjmował Słowo Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców i ich chrzestnych, aby Bóg obdarzył ich zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej pracy i trudzie wychowania dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za księdza proboszcza, aby Duch Święty napełnił go swoją radością, a ludzie otaczali modlitwą, życzliwością oraz zrozumieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dyrekcję naszych nauczycieli i wychowawców, aby Bóg im błogosławił za trud przekazywania wiedzy i pomagał w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą, aby często i godnie przyjmowały ciało Chrystusa, ciało Jezusa i doświadczały prawdziwej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Pan Jezus obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich tutaj obecnych, aby mogli tak jak my teraz przeżywać radość z przyjmowania sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze Wszechmogący, Wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy. Udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twojego Syna, stałości w wierze i wzrost w miłości i łasce przez Chrystusa, Pana naszego. W tym radosnym dla nas dniu pragniemy złożyć Panu Bogu przez ręce kapłana nasze dary jako wyraz naszej wdzięczności za dzień, w którym po raz pierwszy nasze dzieci przyjmą go w Komunii Świętej. Świeca. Przynosimy świecę jako symbol wiary i obecności Chrystusa. Niech zapłonie pośród zgromadzonego ludu, aby świeciła też w naszych sercach i rozpalała nas miłością. Biała szatka. Przyjmij, Panie, w symbolu białej szaty naszą wdzięczność za otrzymany przed laty sakrament Chrztu Świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Pomóż nam, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie. Dar serc. Przynosimy do ołtarza dar naszych serc, wyraz troski o piękno naszej świątyni i pamiątkę naszego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Chleb. W modlitwie pańskiej codziennie prosimy o chleb powszedni.
Niech ten dar złożony na ołtarzu przypomina nam, że chrześcijanie dzielą się chlebem i radością. Wino grona to symbol pracy i wysiłku człowieka. Wiemy, że życie człowieka nie jest łatwe. Chcemy prosić Jezusa, aby nam pomagał w codziennych trudach. Wino i woda. Wino i woda, które przynosimy za chwilę, staną się prawdziwą krwią Chrystusa. Niechaj ta najświętsza ofiara uwolni nas od wszelkiego grzechu i otworzy nam niebo. Hostia. Ten chleb święty i czysty w Eucharystii stanie się prawdziwym ciałem Chrystusa. Przynosimy go do ołtarza razem z naszymi sercami, gotowymi na spotkanie z Tobą. Ofiaruję Ci. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios
głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z martwych wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie z Chrystem przyjacielu. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kochani, za chwilę rozpocznie się Komunia Święta. Najpierw przystąpią dzieci, które przyjmą komunię po raz pierwszy, tutaj na tym klęczniku z przodu. Następnie, kiedy dzieci już przyjmą komunię, ksiądz Anton będzie udzielał na środku komunii tym, którzy chcą przyjąć ją na rękę. Ja natomiast przy balaskach będę udzielał komunii świętej do ust.
Maleńki gościu mój biały, przyszedłeś do serca mego, by mi się oddać dziś cały. Wszedłeś tak cichutko w moje serce, ja jako Bóg żywy i choć hostii ukryty, lecz całkiem prawdziwy. I cud jeszcze jeden uczyniłeś na ziemi, że się okruch chleba w twoje ciało zmienił. Nakarmiłeś mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym, nasyciłeś głodną duszę i me serce małe. Naucz mnie od dzisiaj pragnąć tego chleba, który daje życie i ma zapach nieba. Do serca wprost jak do domu wszedłeś już cichy, zwyczajny, więc głośniej od dźwięku dzwonu twą chwałę, Panie, śpiewajmy. Witaj, o witaj, nasz Panie, w sercach dziecięcych bezpieczny. Wielbimy Cię nieustannie, Chryste Królu odwieczny. Drogi księże proboszczu, Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz. Modlisz się za nas na co dzień i w święta. Modlitwę naszą, szczerą dziecięcą, wznosić będziemy do nieba. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i łask, jakich Ci trzeba. Od pierwszej chwili, gdy świat ujrzałam, byliście przy mnie, drodzy rodzice, i was najczulszą opiekę miałam, gdy pierwsze kroki w życiu stawiałam. Dziękuję dzisiaj z wielką radością, tatusiu drogi, mamusiu kochana, że włożyliście tyle starania, abyśmy do serca przyjęli Pana. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami, stajemy dzisiaj tu przed wami, aby wyrazić słowa wdzięczności za dar waszej wielkiej miłości, za trud nauczania, za pracę nad nami. Dziś wam dziękujemy sercem i kwiatami. Żeby dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie, wiele na to się zużyło, wielu ludzi się trudziło. Za tę chwilę, za ten dzień, za tę radość, co czujemy, serdecznie wam wszystkim dziękujemy. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, za chwilę poświęcę wasze chlebki. Te wasze pamiątki już są, nie, jeszcze nie są poświęcone, jeszcze je poświęcimy za chwilkę. Natomiast tylko tyle wam powiem. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się tutaj na tej mszy świętej udzielić wam pierwszej komunii świętej. Dziękuję waszym rodzicom, waszym chrzestnym, rodzinom za to, że was przygotowali. Siostrze Damaris, która wiele serca w to spotkania z wami, te przygotowania włożyła. Też księdzu Antonowi, który też was uczy i też dzisiaj tutaj nam pomagał. Ksiądz Tomasz musiał być w kancelarii, więc jemu też dziękujemy za to, że przejął moje obowiązki w tym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję dyrekcji. Dziękuję panu Przemkowi. Ministrantowi też dziękujemy serdecznie za to, że był z nami. Wszystkim za wszystko. Nikogo nie chciałbym pominąć, więc serdecznie dziękujemy. Taka informacja, że te msze święte z naszego kościoła, wszystkie nabożeństwa są dostępne online i 12 godzin później można jeszcze sobie cofnąć. Także będzie można zobaczyć, jak dzieci przystępowały do komunii.
bo na razie jest widok tylko od balasek w stronę prezbiterium, tego co się dzieje na kościele w nawie nie widać, ale tutaj widać, więc widać też ten moment, jak wasze dzieci przystępowały do pierwszej komunii świętej. To zanim poświęcimy te chlebki, to jeszcze widzę chyba dla siostry jeszcze podziękowania. Ja bym jeszcze chciała prosić siostrę Zytę. Kochane siostry, trudno mi dziś znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby w imieniu nas, rodziców i dzieci, podziękować wam za waszą pracę, poświęcenie, za serce i miłość, którą ofiarowałyście naszym dzieciom. Nasze podziękowania to wdzięczność, to obietnica, że wasza praca nie pójdzie w zapomniane. Towarzyszyłyście im od najmłodszych lat, ucząc nie tylko cyferki, literek, ale przede wszystkim jak być dobrym człowiekiem i małym chrześcijaninem. Przybliżając nasze pociechy do Matki Bożej i ucząc miłości do Boga i bliźniego, dzięki waszej pomocy kształtowała się ich osobowość i wrażliwość. Czego mogę w imieniu rodziców i dzieci siostrom dziś życzyć? Życzę z całego serca zadowolenia z pięknej pracy, którą wykonujecie. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk. Bądźcie pogodne i uśmiechnięte. Niech Pan Bóg wam błogosławi we wszystkich dobrych poczynaniach, a Maryja otacza nieustanną opieką. Będziemy o was pamiętać w modlitwie. Dziś wiemy jedno, pełni wiary i nadziei. Dziękujemy raz jeszcze za trud włożony w przygotowania naszych dzieci do pierwszej komunii świętej. Bóg zapłać. Tylko się tam nie pozarażać. Ze mną to się nie chciały całować. Dobrze. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. Pobłogosław te chleby na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty twojej tam, gdzie ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko co istnieje pochodzi od ciebie. Pobłogosław te pamiątki pierwszej komunii świętej i spraw, aby każdy, kto za ich pośrednictwem będzie wzywał twojej pomocy, był wysłuchany i mógł zawsze liczyć na pełnię zdrowia duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo na zakończenie tej najświętszej ofiary. Później dzieci będą podchodzić, otrzymają właśnie chleb i pamiątkę pierwszej komunii świętej. Od razu będzie zrobione zdjęcie tutaj ze mną, a później na koniec jeszcze zrobimy sobie takie grupowe zdjęcie. Dobrze? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Grzegorz Andrzejczak. Swoją pamiątkę. Poczekaj jeszcze chlebek. Poczekaj. Siostra miała podawać, a się zagadała. O. Proszę bardzo. Jeszcze coś jest. A to jeszcze zdjęcie zrobimy od razu. O, i chodź, staniemy sobie tutaj, siostra z drugiej strony. Trzymaj ładnie, pokaż tam. Tu będą zdjęcia robione. Uśmiechnij się, potem zostanie już na zawsze. Fajno. Maciej Kasiński. Proszę bardzo, Maciek. To jest twoje. Chodź tutaj dalej. Proszę bardzo, tutaj lecie gdzie chlebek. Jeszcze tego i stań na środku teraz. Uśmiechnij się, bo nie wszystko widać. Michał Halter. Proszę bardzo, tu masz twój obrazek. Tu masz ten. To chodźcie. I teraz do zdjęcia jeszcze. Kaspian Rotuski. Proszę bardzo, tu masz twój obrazek. Tu Kaspian jeszcze masz tam. Michał Bugalski. O, trzymaj, chodź tutaj, stanie sobie. Tak, żeby było widać na obrazek. O, w jednym ręku teraz to jeszcze, siostra, zaraz znajdzie twój kwiatek. O. Miłosz Brynik. Chodź, Miłosz, stań tu u góry. Stań u góry, tak to by było pionowo. O, tu masz chlebek. Jeszcze siostra zaraz weźmie ten kwiatek ci da i kopanie. Zdjęcia robić, nie? Jest? Brynik, Miłosz Brynik. A co? No to wyjąć ten już. Zuzanna Grabczyńska. O, chodź, Zuzia, tutaj, proszę bardzo, trzymaj sobie teraz ten. O. Ja ci przytrzymam chlebek twój. Paweł Pawlak. Co?
sami z nami staniesz? O, ładny uśmiech. Nikola Mamot. O, czekaj. O, dzięki. Proszę bardzo, stań sobie z tym. O, stań sobie, tak? Tam. Robię zdjęcie. Oj. Natalia Sałanko. O, Natalka tutaj, proszę bardzo. Czekaj, czekaj, czekaj. To weźmiesz. Chodź, stań tutaj sobie i tam będziemy patrzeć. Ja przyniosę, bo to byście mi dobrze? No. To zapraszamy wszystkie dzieci razem, zrobimy sobie zdjęcie. Kochani, za chwilę będzie zasłonięcie obrazu.
Ja tylko przypomnę, te zdjęcia będzie można za tydzień w Skorpionsie, tam koło bramy Połczyńskiej, będzie można odebrać. Powstańcie. Z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.